Super bieg, bardzo klimatyczny. Największe wrażenie tak naprawdę zrobiło na mnie to, w jaki sposób traktowani są byli żołnierze, weterani. I jak bardzo pamięta się o tych, którzy polegli, to robi Fundacja Dorastaj z Nami. To jest cel naszej misji Semper Fi, żeby pamiętać właśnie, żeby tą pamięć przywracać, jeżeli jej brakuje. Na trasie, na jednym odcinku były zdjęcia Marines, którzy właśnie polegli w misjach bojowych. Często na plecach żołnierzy były zdjęcia tych, którzy zginęli oraz koszulki. Mój tata był Marines albo dziadek czy ktoś tam jeszcze. Przejawy pamięci. W każdym razie tych przejawów pamięci było mnóstwo. Również ten bieg miał wspaniałą, przecudowną oprawę wojskową. Myślę, że to powinniśmy zrobić również w Polsce. To była wspaniała lekcja patriotyzmu dla mieszkańców Waszyngtonu, dla Amerykanów. Pokazało się w mundurach ci, którzy podawali. Harcerze, czyli lokalni harcerze. Myślę, że u nas też by coś takiego można było zrobić. Przeloty samolotów pionowego startu. Skoki spadochronowe z największą flagą w historii. Z taką dużą flagą jeszcze nikt wcześniej nie skakał. No i przecudowni ludzie na trasie, którzy rzeczywiście można kibicować.